Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie u mnie na kanale w kolejnym odcinku z wyzwania klejnotów. Udało mi się naprawić save'a, trochę się tam z tym pobawiłam, ale to nie będę Was zanudzać takimi rzeczami, bo no udało się w każdym razie. Jesteśmy z Seleną z powrotem i ponieważ jest to kolejna simka, która nie ma domu, bo jeszcze jej nie zbudowałam, to dzisiaj nie będziemy się zajmowali zbieractwem, tylko po prostu spędzimy sobie drugi dzień jako policjant, jako detektyw. Szkolenie dzień numer 2, trenuj pilniej. Pozostała Ci jeszcze odrobina nauczenia się, zanim zabierzesz się za rozwiązywanie własnej sprawy. Po pierwsze, czas wyjść do ludzi i zacząć zdobywać reputację przyjaznego obrońcy lub twardego reprezentanta władzy. Potem możesz spróbować znaleźć, aresztować podejrzanego. Ruszaj się, żółto dziobie. No dobra. Niestety mamy tutaj deszczowy dzień. Ja dalej nie wiem, co to jest. Podejrzany ma brązowe włosy. Nosi bezrękawnik. Jest mężczyzną. Jest młodym dorosłym. No dobra, ale nie wiem na razie, czego to się, słuchajcie, tyczy za bardzo. Popatrzmy sobie na Twoje tutaj potrzeby, kochana. Ja bym Cię poszła może wysikać, tylko gdzie ty miałaś tutaj łazienkę, gdzie tutaj były łazienki? O, tu są łazienki, tylko tu są koedukacyjne, chyba tak. Skorzystaj, dobra. Skorzystaj. Zjedz sobie może coś takiego bardzo na szybko i idziemy na patrol. Gdzie tutaj jest coś na szybko, na szybko? Tutaj. Dobra, weź sobie może no weź sobie kanapkę z serem i szynką. No dobra, także spędzimy sobie dzień tutaj na posterunku, a potem zobaczymy, co się będzie działo. Ja w ogóle stworzyłam klub, taki wiecie, do jogi, przepraszam za moją chrypę. Czasami się pojawia, jak nagrywam, także wybaczcie mi to. Ale czemu nie sko... Aha, widzę, że głód przeważył nad chęcią pójścia do toalety. Chciałabym Cię trochę ogarnąć, że zanim pójdziesz na patrol. Jeśli usłyszycie mojego kota, to właśnie poluje na robaczka. Więc gdzieś się tutaj będzie może odzywała. Stworzyłyśmy sobie klub. Klub Zen, tak się nazywa. I mamy na razie dwie dziewczyny. Myślałam jeszcze, czy Johnego nie dodać do tego, ale pomyślałam, że taki niech będzie babski trochę klub. Będą dziewczyny dbać o siebie, o swoją pielęgnację i wewnętrzną harmonię. Dobra, kochana, czy ty idziesz w ogóle coś tutaj? Możesz się troszeczkę ruszać szybciej. Bardzo bym cię poprosiła. Zjedz sobie już tę kanapkę, dziewczyno, i idziemy na patrol. Mam nadzieję, że ten deszcz niebawem minie. Do której my w ogóle mamy pracę dzisiaj? Do 17. No dobra. A jest 9. No dobra. Na razie jej nie klikam, bo ona zaraz mi przestanie jeść i pójdzie tam, więc skończ sobie to. Tak będzie najlepiej. A kim ty jesteś? Kim jest ten pan? To jest Ekram. Pan Ekram. Nie wiem, kto to jest. Ale dobra. Zjesz sobie i chodź na patrol. No i zobaczymy, czy jakaś nam dzisiaj sprawa się już przypisze, czy jeszcze nie. W ogóle tak śmiesznie się składa, że w trójce też ogrywam detektywa. Trochę inaczej to wygląda, ale... A, okej. Okay. Czyli idziemy gdzieś na inną parcelę w takim razie. No dobra. Okej, okay. Jesteśmy na parceli Piaszczysty Pasaż i to jest chyba Wierzbowa Zatoczka, tak mi tutaj szybko mignęło, ale chyba tak jest. No nieważne, to akurat jest mało istotne. Funkcjonariusz na patrolu może poznawać społeczność i powinien trzymać złoczyńców w ryzach. Rozmawiaj z mieszkańcami, aby zrobić na nich sympatyczne lub wprost przeciwne wrażenie. Jeśli zobaczysz, jak ktoś zaśmieca albo bije się, wnieś oskarżenie, by upewnić się, że wszyscy będą przestrzegali prawa. Okej. Okay. No dobra.
Przestań grzebać w tym telefonie. To jest chyba bug, tak mi się wydaje. Oni cały czas zmieniają motyw telefonu. Cały czas to jest, grzebią w tej komórce po prostu non-stop. Ale dobra, nie przejmujemy się, rozmawiamy sobie z cywilami, przyjazne i przyjazne. Bo to jest jakaś gwiazda. To nie wiem, czy ona będzie chciała rozmawiać z policjantem. Chociaż wiecie, jakiś szacunek się należy, oczywiście. Na razie nie mam o co wnosić oskarżenia tak za bardzo. Oj, 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 co to w ogóle ma być za. Patrzcie, dwa takie same pomarańczki, dwa takie same samochody. No nie, no pani zwariowała, pani wie z kim pani rozmawia, gdzie tutaj jest w ogóle? No na pewno nieprzyjazne, tylko. Wnieś oskarżenie, a to może ona jeszcze nie skończyła tej interakcji. Nie wiem, czy o to możemy wnieść oskarżenie za. A nie, bójka, tak? To może one się będą lały. Jacy wszyscy wkurzeni w ogóle chodzą. Tamta też chodzi taka wkurzona. To jest chyba jakaś simka z podstawki. Listonosz. No dobra, gadajcie sobie tu na razie. Ja się tu rozejrzę. Czy tutaj w ogóle coś, ktoś będzie wyczyniał? Tak na razie za dużo tutaj osób nie ma. Dobra, tam nie wyjadę już, to już mi się nie uda. Tam pani przed czymś ucieka, okej. Co tu się dzieje? Chyba na razie nie możemy nic zrobić, bo złośliwe. Nie, podłe też nie. Nie, no nie, nie, nie będziemy oczywiście. Nie. Dobra, zostawmy je na razie. Może one same sobie coś tutaj, nie wiem, uskutecznią. Zobaczmy, czy tutaj jest coś, no, może do pozbierania. Tak przy okazji, ale chyba nie. Co ci ludzie tacy grzeczni są? Nic się tu nie dzieje. Pani, jakie ma długie włosy, matko kochana. Nic się autentycznie na razie nie dzieje. Pani Zadecka jedzie. O mój Boże! Candy, w co ty się ubrałaś? Jezus Maria. Ale to jest standard. Ja zaczynam nagrywać i jest tak po prostu zawsze. Tobie chce się siku, kurcze, pieczone. Nie masz gdzie tutaj zrobić siku, niestety. O, Gianna przyszła! Gianna, kochana! Jakaś zmartwiona. Ale słuchajcie, nic się tu nie dzieje, albo jestem ślepa. Gianna Boone uważa, że Selena Garner jest spoko i chce, aby zostały najlepszymi przyjaciółkami. No pewnie, że tak. Oczywiście, że tak. No niech się coś tu wydarzy. No tu może? O, leją się, idolo. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I uwaga, teraz trzeba. No i co? I gdzie to jest? Podejdź tu. Wnieś oskarżenie. Dokładnie tak. Matko kochana, chyba się rzeczywiście nie lubią te dziewczyny. Selena, trochę zagęszczaj te swoje ruchy, no bo. Jezus Maria. Dlaczego zawsze, jak ja nagrywam, to wychodzą mi takie po prostu. Jak gram sama, to ich nigdy nie ma. Jak tylko zaczynam nagrywać, to jest rewia mody. Przestań patrzeć w ten telefon, bo normalnie cię zaraz walnę. Te się tam leją. Ty tu kręcisz tym biodrem w ogóle na luziku, nie? W ogóle się nie przejmuj. Ta się zaraz wypierdzieli na trawie. No niestety. Gwiazda, nie gwiazda. Wróć na posterunek policji. Tak, wróćmy na posterunek policji, bo ty się zaraz w ogóle zsikasz w majtki. Udało ci się przeanalizować dość wskazówek, by można było wydać nakaz aresztowania. Chociaż masz ogólny opis podejrzanego i więcej wskazówek znajdziesz i przeanalizujesz, tym ten rysopis będzie dokładniejszy. Mając bardzo szczegółowy opis sprawcy, mniej ryzykujesz aresztowania niewinnej osoby, która ma kilka cech wspólnych z winowajcą.
No dobra, ale jaka to w ogóle była sprawa? Czy ja miałam jakąś sprawę w ogóle? Przecież to były wskazówki, były młody dorosły mężczyzna, czyli młody mężczyzna, w bezrękawniku i z brązowymi włosami. No dobra, ale ja przecież tutaj nie miałam. Przestań grzebać w tym telefonie. Ja nie miałam nic tutaj takiego. Nie robiłam tutaj nic takiego. Skorzystaj w końcu, bo się mi naprawdę zsikasz. Czemu jesteś? Denerwująca rozmowa, no. No to prawda. Przecież tam tylko dwie dziewczyny się biły, tak naprawdę. I nie było tam chyba nawet żadnego takiego pana, co by odpowiadał temu rysopisowi. Użyj mapy przestępstw, by wydać nakaz aresztowania. Im więcej wskazówek dodasz przed wydaniem nakazu, tym większa szansa na to, że złapiesz sprawcę. No dobra. Mamy tutaj takie coś, wydaj nakaz aresztowania. No okej. Ale nie wiem, czy to nie jest trochę bez sensu, bo nie szukałyśmy nikogo, ale może się mylę, może coś przeoczyłam. No idź do tej toalety. Ale burza jest, Jezu, mam nadzieję, że się wypogodzi. Co my w ogóle mamy? Lato. No to standard, nie? Jak tak grzeje, to zawsze jest burza. Dobra, no to chodźmy do tej tablicy w takim razie. Nie marnujmy czasu. Wydaj nakaz aresztowania. Nie wiem, czy ja to dobrze robię, ale coś robię. Zobaczymy, czy coś tutaj. Funkcjonariusz. Tam mamy jedną z bliźniaczek. A jak się w ogóle sytuacja ma na dole? Czy to są dalej ci sami. Przepraszam, ci sami Simowie, co ostatnio? Nie, tu jest ktoś inny. Jacyś tacy fajniejsi nawet się wydają. Pan, jakie ma wściekłe włosy. Dobra, wracamy na górę. A znowu mnie gdzieś przenosi. A, bo my teraz idziemy. Dobra, teraz będziemy szukać tej osoby. Okej, dobra. Nakaz aresztowania. W okolicy zauważono podejrzanego, którego rysopis zgadza się z podanym w nakazie aresztowania. Popytaj wokoło, aby przekonać się, czy ktoś nie wskaże podejrzanego. Zanim dokonasz aresztowania, skorzystaj z notatnika, by przeczytać opis podejrzanego. Jeśli aresztujesz niewłaściwą osobę, to nie będzie dobrze wyglądało w Twoich aktach personalnych. Zostaw telefon. Okej, dobra, ale zaraz. Notatnik mamy tu. Ale, a dobra, okej. Czyli to jest po prostu to samo, co nam się pojawiło tutaj. Młody mężczyzna w bezrękawniku i ma brązowe włosy. I jesteśmy na Tartosie. I jesteśmy na Tartosie. No, Selena, po prostu możesz teraz podróżować po całym simowym świecie. Dobra, tylko trzeba znaleźć kogoś. Jezus. Jezus Maria. No dobrze. To na pewno nie jest pan, chyba że pod modami kryje się prawdziwy sprawca. Tutaj też grzmi? Słyszeliście to? Czy ta burza przyszła po prostu za nami? Jak ty się wolno tutaj poruszasz, dziewczyno, po prostu no nie wierzę w ciebie, no. Suniesz po tych kafelkach po prostu jak księżniczka taka. Tam pan w koczku alfa sobie podryguje w takt jakiejś nieistniejącej musy. A nie, tutaj coś leci, dobra. Ale miałaś zapytać go o podejrzanego. A już pyta. Okej, dobra. Naprawdę nie pamiętam. Może ta osoba poszła tamtędy. Czy tu jest, przepraszam, mroczny. Co tu robi Darth Vader? Co tu się dzieje w ogóle? I dlaczego ci Simowie są tak. Nie, a bo to jest ten z Batu. Nie, to nie chcę, mnie nie interesuje Batu za bardzo. Dobra, czekajcie na momencik. Poszedł tamtędy, czyli którędy? To nikogo nie ma już więcej. Albo jestem tradycyjnie ślepa, ale tak sobie patrzę i nie widzę tu nikogo.
Dobra, spytaj o podejrzanego tę osobę jeszcze, bo w sumie nie musisz się tu cały czas obracać w tym samym, na tej samej parceli. O Jezu, nie wierzę po prostu, co tu się dzieje. Zawsze jak nagrywam, to jest... Chociaż w sumie fajnie, bo śmiesznie przynajmniej coś się dzieje. Jak gram sama, to nie spotykam takich ludzi. Dobra, kogoś nam tutaj wskazuje, pani. Super, dzięki, że nam pomogłaś. No naprawdę, nikt taki ci nie wpadł w oko. No dobra. Cały czas się rozglądam za jakimś panem w bezrękawniku. Może tutaj spytamy tę osobę i jeszcze może tutaj tego pana spytamy. Listonosza, to jest ten sam listonosz chyba co ostatnio. Zapytaj też. Rozumiem, że ty w tym telefonie cały czas robisz sprawozdania, tak? W swojej pracy. O, pani jest jakaś taka bardziej entuzjastyczna. Dziękuję serdecznie za nic. A listonosz zna wszystkich w okolicy. Czy też nie? No ludzie kochani, no. Kot mi tu wariuje, w ogóle nie wiem, co tu się dzieje. Biern, tak? Biern, no to może on. No ktokolwiek, cokolwiek, no. Przecież Tartosa jest tak duża. Może nie powinnam wychodzić w ogóle poza tamtą parcelę. Jeszcze Mortimera ćwira, spytaj. Aha, tamtego już nie spytałaś, tak? No bo... bo po co? Nie no, w ogóle się nie przejmuj. Może ja w ogóle nie powinna była wychodzić stamtąd? Może to się wszystko kręcić ma tam? Jakbyście pytali na przykład o ludzi ubranych tak, no to kurczę, każdy by... każdy by... O mój Boże, każdy by ich widział. Pani nie chce z nami współpracować. Moment, ja się muszę tu rozejrzeć, bo ja po prostu nie wierzę, że tutaj nie ma nikogo, kto by nam mógł jakoś pomóc. Chciałam powiedzieć, że dzień w pracy nam się zaraz skończy, a my jesteśmy po prostu w polu. Ty się w ogóle nie przejmujesz swoją pracą dzisiaj, prawda? Słońce wyszło. Tak, selfiaczki. Tak, no super. Boże. Dobra, spróbujmy chociaż spytać tą panią ostatnią, bo to ni nic z tego nie wyjdzie, słuchajcie. Ni nic z tego nie będzie. Nie możesz mi pomóc, ja wiem, tak. Co za ludzie w ogóle jacyś nieogarnięci? Tego już pytałam. O, tu jeszcze Caliente, chodź Caliente, bo może ty będziesz kogoś. Ostatnia deska ratunku. Błagam, błagam. To nie będzie. Nie będzie tu sukcesu. Mogłabyś chodzić trochę szybciej. Tak. Gianna, nie teraz, dziecko drogie. Mam ochotę spróbować czegoś ekscytującego, czegoś w stylu zmiany pracy. Co sądzisz? A proszę cię uprzejmie, idź za głosem. Nowa kariera, nadchodzę. Super. Możesz troszeczkę szybciej iść, bo masz 15 sekund do końca pracy. Nie, oczywiście, że nie widziałaś. No trudno. Nic z tego nam nie wyszło, niestety. No, nic z tego. No, dzisiaj nie będzie fajnych zarobków ani sukcesu. Trudno. No tak, mamy koniec dnia pracy. Selena nie przykładała się dziś do pracy. Takie niedbalstwo z pewnością przyczyni się do wzrostu przestępczości. No słuchajcie, nie współpracowali z nami mieszkańcy. No to nie jest takie proste. No. Wychodzi nowa, młoda dziewczyna na patrol i też, no wiecie, pierwszy raz ją widzą i tak do końca nie będą, wiecie, jej ufać i wszystkiego opowiadać, ale mogliby trochę współpracować do ciężkiej. No, dobra. To teraz, ponieważ mamy koniec pracy, to chcę Was zaprosić na krótką cutscenkę i widzimy się zaraz po niej. Algo que no se ve.
noche de nuevo. Ja. Dice el noticiero, pa' todos los callejeros, quédense tranquilo en casa, que ahí es donde todo pasa. Y se te pica el bicho por salir, salir es una mesa. Afuera anda un monstruo coronado, da la vuelta, sale y entra. Dobra, słuchajcie, tak jak widzieliście w cutscence, dziewczyny zgarnęły Selenę spod komisariatu posterunku policji, przepraszam, i zabrały ją do tego wspaniałego tutaj spa, jakie mamy w Łazie Zdrój. Dziewczyny już tutaj są, Selena jeszcze nie zdążyła się przebrać, ale zaraz to uczynimy. No i słuchajcie, nie będę wam go tak pokazywała, no bo zaraz sobie tutaj pogramy i no sama taka wycieczka po nim to nic ciekawego. No jest po prostu pobrane z galerii, dosyć taki całkiem fajny ten resort, czy jak to się nazywa. Mam nadzieję, że zdążę może na zajęcia z jogi, bo ja zawsze mam takiego pecha, że nie nadążam. No ale nic. Dobra, kochana. Mamy tak, mamy w ogóle punktów klubu 89, bo ja trochę wydałam. Już wam pokazuję, co my tutaj mamy. Kupiłam popularny klub Żółwika. I jeszcze chyba coś tu kupowałam. Gdzieś tu na dole coś miałam. Tak. Pobudzająca atmosfera w klubie. Bo mieliśmy chyba tego z 300 punktów, bo ja tutaj byłam już wcześniej. I trochę tych punktów sobie nabiłyśmy. Dobra, kochana, przebierz mi się bardzo proszę w strój na gorącą pogodę. W ogóle muszę jej trochę strojów podobierać nowych. I, a właśnie, i mamy zajęcie, tak, mamy, nie wiem czemu, a właśnie, teraz się pokazało, medytuj, ćwicz jogę, używaj wanny z hydromasażem, korzystaj z zabiegów w spa i zachowuj się przyjaźnie, natomiast zakazana jest złośliwości i podłe zachowania wobec wszystkich członków klubu. No dobra, możemy sobie teraz ponarzekać na przykład z Esme na falę upałów. Tutaj z przyjaznych możemy sobie okazać podziw i zrobimy sobie to przywitanie klubowe, powitanie, sekretne powitanie klubu Zen. Tak sobie nazwałam ten klub i tutaj tak samo. Dobra. No i zaraz się tutaj zajmiemy jakimiś takimi fajnymi zajęciami i dziewczyny, a nie, nie olały nas. Dobra, dobra, dobra. Jenna poszła w swoim kierunku. Każdy w swoim. Wskoczymy sobie zaraz do
O, może się uda? Czy się nie uda? Uda się załapać na to, czy nie? Poproś o zaczęcie skupianie, koncentrowanie energii, skupianie umysłu. To nie wiem, czy zdążymy, bo ty się tam poszłaś... O, widzę, że pan za nami poszedł. Pan paparazzi, a to jest paparazzi. No, że tak powiem... Aha, widzę, że wszyscy w telefonie teraz siedzą. Fantastycznie. Dobra. Fajnie, bo się szybko wbijają te punkty tego klubu. Ja w sumie nigdy tak za bardzo klubów... Diana, czemu nie przybiłaś żółwika z nami? Dobra. Za 30 minut. Szybko, szybko, szybko. Już nie gadamy tutaj. Chodźcie, bo w ogóle tu jest mało miejsca i... bardzo proszę, Selena, zajmij tutaj miejsce. Dołącz. Chodź no, szybko, szybko. Bardzo proszę mi dołączyć, bo znowu... Ty, królowa, idź trochę szybciej. Z koroną tutaj. Idź szybciej, bo... No tak. Musi relacjonować wszystko. Proszę cię, chodź. Troszeczkę szybciej tutaj. Ostatnio miałam problem, bo nam zajęli tematy. No, udało się. Idealnie. Ciekawe, czy Esme też tutaj się dołączy. A nie, Esme chyba sobie poszła przebrać się w szlafroczek, prawda? Tak jest. Rozpuściła swoje piękne niebieskie włosy, turkusowe. A my sobie ćwiczymy. No i bardzo fajnie. Gianna też jest z nami, jest jeszcze jakiś pan. No okej, okay, fajnie. W końcu się udało. W końcu mi się udało. A gdzie ty, Esme, poszłaś? Aha, ty będziesz sobie po prostu tutaj spędzać czas we własnym zakresie. No spoko. Nie ma z tym problemu. Moja piękna Angelina. Naprawdę wygląda jak Angelina, ale... A co to się tu... Co to się... Mamy... No właśnie, ja też nie wiem, Selena, co się tutaj stało. Ej, tak, muszę to ogarnąć. Mam podwójnych simów chyba w świecie, bo z tym sejmem było tak. Taka króciutka anegdota. Było tak, że Selena właśnie poszła do klubu ze swoimi koleżankami i po aktualizacji, jak każdemu wywalał się jakiś błąd, no to mnie się wywalił akurat taki, że... mogłam wejść na save'a normalnie, ładowało się normalnie, normalnie długo, tak jak zawsze. Natomiast jak już chciałam wejść na jej parcelę, to gra nie mogła jej znaleźć, bo ona była cały czas tutaj w tym spa. Więc gra mi się w tym momencie ładowała przez pół godziny, więc się poddałam i usunęłam tych simów w ogóle ze świata, wprowadzając ich wcześniej do galerii, no i wprowadziłam ich jeszcze raz. I nie wiem skąd... Nieważne. Nie wiecie co, nie. Idź sobie, ja ciebie w ogóle muszę usunąć. Mogę tutaj zrobić coś takiego, że usuń ją? Nie chcę jej zabijać. Nie, chyba nie mogę. Dobra, uznajmy, że jej nie ma, nie? To tak samo z Chan miałam chyba, że... Ale tam się po prostu pomyliłam i ona też mi gdzieś tam chodziła podwójna. Wiem, też się trochę czuję niezręcznie, jak wiem, że jest was dwie. No ale okej. O, Esma się tutaj dołącza. Fajne są te simeczki, bardzo, bardzo są takie oryginalne wszystkie trzy. Jedna z turkusowymi włosami, jedna ma takie prawie że białe. Ty masz, Selena, fioletowe. No idealnie, 153 punkty. Bardzo mnie to cieszy. Jak skończycie, chyba już się zaraz skończy ta lekcja, to pójdziesz sobie... Poszłaś? Ty? Sobowtórze? Jak się to skończy, to ja bym tutaj znalazła prysznic jakiś. Tutaj są koedukacyjne czy nie? Bo zawsze jest z tym problem. Czy tutaj jest prysznic? Tak, jest prysznic, bo ty sobie trochę tutaj podśmierdujesz. Weź prysznic. I możemy sobie, ja myślę, skorzystać z jakiegoś masażu. Na przykład tu.
Poddaj się masażowi, aromaterapia może. Z olejkiem z rozmarynu i mięty. Dobra, niech będzie. A niech będzie ta supryja, wygląda całkiem przyjaźnie. Wszyscy już tutaj leżakują, więc chyba zaraz się kończy. Drugi poziom wewnętrznej harmonii, także fajnie. Już nie pamiętam tak dokładnie tych zasad, ale chyba tam właśnie było, żeby założyć sobie ten klub taki wewnętrznej harmonii, także okej. Fantastycznie. Punkty nam lecą. Muszę sobie przypomnieć, ale się ładnie tutaj odbija światło. W ogóle zrezygnowałam ze wszystkich zmian kolorów w grze, ze wszystkich reshade'ów. Miałam taki filtr w programie do nagrywania, ale też z niego zrezygnowałam. Bo w sumie nie chcę sobie tej gry obciążać jeszcze bardziej niż jest i niech będzie tak jak jest po prostu. To jest chwila, żeby się oczy przyzwyczaiły do... Rozumiem, że koniec. To był taki... Na sprincie masaż, tak? No, dobrze. I co teraz się będzie działo? Teraz zamarłaś. Dobra, okej. Nie to nie. Teraz jej się rozmyśliłaś. Ojejku, co tu się wyczynia, to po prostu jest... A tam widzę, że dalej trenują dziewczyny ostro. No, pięknie, bardzo dobrze. Czy one nie są fantastyczne? Cieszę się, że je też wykorzystuję w scenkach, no bo kurczę, do czego nie? To są simowie od was i fajnie jakby też mieli swój udział. Czemu? Oj, dziecko kochane moje, no. Już nie wiem, jak do ciebie mówić. Przecież jesteś w damskiej. Jesteś w damskiej, prawda? Oczywiście, że tak. Niesamowite po prostu. Dobra, czy tutaj można sobie kupić coś do jedzenia? Można, jak najbardziej. Ja bym tutaj sobie wzięła może pitę z hummusem. Myślę, że to jak najbardziej pasuje do takiego miejsca. Bardzo zdrowo i bardzo smacznie. Aż mi się przypomniała Bella, która mi popierdzielała w szpilkach i skarpetkach. Może w weekend wpadnie coś z Bellą? Właśnie nie wiem. Weekend będzie coś takiego luźnego. Tak jak tam planowałam, także tak sobie zrobimy. Dobra, kochana, jak zjesz, to wejdziecie sobie tutaj do wanny z hydromasażem. Pogadacie sobie troszkę i będziemy kończyć. Chociaż nie wiem, czy dziewczyny teraz dołączą, bo jest ta lekcja, także chyba trzeba będzie poczekać. Chyba trzeba będzie trochę poczekać. O, i mamy punkciki kolejne. No i co, przyjdziecie dziewczyny, czy... A, wy tam jeszcze sobie ćwiczycie. No dobra, to ćwiczcie sobie. W takim razie Selena się pożegna z wami. No idealnie, no po prostu czego chcieć więcej? Zmęczona po pracy, tam jakiś goły pan. Pani. Słuchajcie, będziemy się powoli już żegnać. No Selena jest tutaj rozanielona, jest zrelaksowana po bardzo ciężkim i wyczerpującym dniu, w którym nie zrobiła dosłownie praktycznie nic. Ale trudno. Są też takie dni nieproduktywne w pracy. Każdy chyba to zna. Dobra, słuchajcie, będę się już z wami żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i dzięki wielkie, że oglądaliście ten film. I trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!